Dzień dobry, witam Cię na kolejnych zajęciach kursu Jak się uczyć. Przed Tobą materiał, który jest analizą, zatytułowaliśmy ją Matura bez tajemnic, arkusze z lat 2015-2017. Dlaczego ten materiał w ogóle powstał? Dlatego, że po pierwsze, wiemy, że szukacie tzw. pewniaków, szukacie dojść do źródeł, które powiedzmy sobie, powiedzą wam, no, jakie zadania będą na przyszłorocznej maturze. Po wtóre, szukacie tajemniczych metod, tajemniczych sposobów na to, aby odnieść sukces na maturze. I takim osobom oraz wszystkim innym zainteresowanym, bo to jest sprawa interesująca, dedykujemy analizę o charakterze statystycznym, w której pan Jan, po prostu zestawił twarde dane z arkuszy tak zwanej nowej, nowej matury, stąd lata 2015-2017. To nie jest dostatecznie duża próba, aby traktować ją jak powiedzmy sobie źródło pewników. Tym niemniej pokażemy Ci za chwilę, że da się tutaj wskazać pewne charakterystyczne prawidłowości, które mogą przydać się w przygotowaniach do matury. Bez mitów, natomiast na pewno z konkretami. Jeśli zaś chodzi o program naszego dzisiejszego spotkania, otóż analiza ta składać się będzie z następujących części. W pierwszej zajmiemy się typami zadań z podziałem na zamknięte i otwarte. Zobaczymy, które zadania i dlaczego warto rozwiązywać w pierwszej kolejności. Następnie przyjrzymy się dużo trudniejszemu podziałowi, rozkładowi poleceń w oparciu o czasowniki operacyjne. Trzecią częścią analizy będzie przyjrzenie się udziałowi, w cudzysłowie, udziałowi działów biologii w arkuszu maturalnym. To jest ta część, która na ogół Was najbardziej interesuje i rzeczywiście pokażę Ci, że tutaj da się wyprowadzić kilka cennych wniosków. No dobrze, wracamy do naszego spisu treści, jeśli tak można powiedzieć. Kolejną częścią analizy będzie przyjrzenie się wszystkim tym razem zadaniom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I poszukamy w tym momencie odpowiedzi na pytanie, czy jest to dostatecznie obszerny materiał ćwiczeniowy, aby stanowić kompletne źródło przygotowań do matury. Ostatnią częścią analizy będą już wolne wnioski. A zatem przechodzimy teraz do analizy jakościowej i ilościowej matury. I nie będziemy się teraz zajmowali mitami, tylko po prostu konkretami, które mają pomóc ci w przygotowaniach do matury.